Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Ryczek przed wami. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym naszym spotkaniu w grze Far Cry 6. Witam was bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem, w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym gameplayu, jak można by to rzec, czy to let's playu, jak zwał, to zwał, w Far Cry 6. Ciąg dalszych przygód naszego głównego bohatera, czyli Daniego. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rozgrywki, bo powiem wam, ja tylko w sumie tutaj szybko przylazłem, bo wrzuciło mnie znowu do miasta, a tam gruba akcja, bo jest ciemno, bo jest noc. A tam dużo żołnierzy spaceruje, pilnuje. Ty przydalu, ty tam nie pluj. No, dużo żołnierzy spaceruje i tak dalej, więc szybko, żebym tu poczmychnął, schowałem się tutaj, żeby dzisiaj rozpocząć główną misję. Słuchajcie, dzisiaj znowu rozpoczniemy kolejną główną misję, musimy pójść już w tym kierunku, żeby te misje główne zacząć robić. Ale zanim co do tego przejdziemy, chciałbym was zaprosić na Instant Gaming, czyli do strony, której jestem głównym partnerem, można byłoby to tak nazwać. Słuchajcie, w opisie jest link do mojego reflinku na Instant Gaming. I wejdziecie sobie w ten link, możecie wpisać sobie Far Cry 6 i Far Cry 6 już za połowę ceny kupicie, za 90 parę złotych zamiast 200 zł. Słuchajcie, no jest to deal życia. No zamiast płacić 200, chyba 200 zł kosztowało, z tego co ja pamiętam, to można śmiało kupić za 95 zł, więc wydaje mi się, że cena jest naprawdę mega, mega atrakcyjna. Więc jeżeli wam brakuje jeszcze Far Cry 6, to zapraszam was na link w opisie do Instant Gaming, jest tam link bezpośrednio poprzez mój reflink, żebyście mogli po prostu sobie kupić Far Cry 6. A słuchajcie, co do czego, i zanim zaczniemy, słuchajcie, grać, to ja chcę was serdecznie zaprosić na półtorej godziny, mam nadzieję, dobrej... Ojej! Półtorej godziny, mam nadzieję, że dobrej imprezy. Ja oczywiście dzisiaj kubeczek z kawusią nagrywam to dla was we wtorek po obiadku najedzoną, a kawusię sobie zrobię. Troszkę mnie główka boli, ale mam nadzieję, że przejdzie. Leki wziąłem, więc słuchajcie, no nic, lecimy z główną misją. Znajdujemy się tutaj w Konuko, w jakby całej tej dzielnicy Concepcion, i dzisiaj pójdziemy właśnie sobie z misją główną pod tytułem Prosta piłka. Operacja ranga 8. Pewni farmerzy nie mogli się doczekać, aż dostaną zielone światło na realizację planu ataku na specjalny konwój na przełęczy Schaub. Może warto im dać szansę? Oj, 1000 pieniążków dostaniemy, ładnie. Ładna kosiura, słuchajcie. I co? Mamy Sierra Perdita zwiedzoną. Konuko już też mamy zwiedzone. Czy my może dzisiaj pójdziemy dla Laiola, bo Laiola to jest już ostatnia taka grubsza dzielnica, jeśli chodzi o LST. Powiem wam, że sprawdziłem przed nagraniem, jak to wygląda, ile mamy procent gry. Mamy 49,1% gry, więc słuchajcie, zbliżamy się do połowy rozgrywki. Bo wtedy zostaną Vale d'Oro, Esperanza na sam koniec, słuchajcie. Ale no póki co lecimy tutaj z tą misją główną pod tytułem Prosta piłka. Słucham cię, Charon. There's these farmers in Sombrero Gorge. They're super fans of La Moral. Actually, they're super fans of me. They were part of my fan club when I was on the national team. Okay. They took us off to this special convoy that always rolls through Shao Pass. We put together this mountain grab attack, and I told my super fans to super fans to hear the word knuckleball. Nobody knows what this fancy combo is carrying. It's valuable. Benitez always slams it with crazy security. 100 soldados. Ilu? Danny, we need you to hit the convoy. Tu soldados? This all by yourself. But if you want some. Co to sto soldados? Pumped and ready to go. Nie no. I'll keep tabs on the convoy and let you know when it's near the pass. Dzioron, Juron, Jaron, Pieru, wie jak ty się, kobito, nazywasz? 100 soldados na takiego jednego małego człowieka? Czy ty jesteś troszkę poważny? Ja rozumiem, Jara klepnięta, ale kochana. 100 soldados na jednego człowieka to jest za dużo, no ale cóż, akceptuję i jedziemy. Okej, okay, mamy 3 lokacje. Dzioro uważa, że przełęcz Szobo to idealne miejsce na zasadzkę. Mogę zwerbować do pomocy członków rodzin. Okej! Okay. Czyli to są miejsca, o których mogę ich zwerbować.
Wow, jest ich aż czterech. Mój telefon się z tyłu ładuje. Ale czy to dobrze? Wiecie co? Ja pozwolę sobie. Ja nie będę robić cięć materii. Słuchajcie, takie sytuacje się w życiu zdarzają, że wyciszę sobie po prostu powiadomienie, czyli tryb nie przeszkadzać, bo nie wiem jak to się stało, ale słuchajcie, telefon się w nocy nie ładował. Podłączony do kontaktu normalnie, wszystko elegancko. Podłączony telefon, cyk, pyk i się nie ładowałem. Co za bydle z niego. No ale słuchajcie, no tak po prostu musiało być, dlatego go ładuję dopiero. Teraz, okej. Okay. Tu może być ta przełęcz w sumie, bo to tak wygląda jak taka przełęcz. Więc ja bym może poszedł właśnie w tą stronę. Czyli uderzyłbym najpierw tutaj. Czy my chcemy desant powietrzny? W sumie moglibyśmy, bo jest nocka, więc w sumie zróbmy ten desant powietrzny. Będzie nam szybciej, sprawniej. A tak jak już mówiłem, Konuko mamy całe zwiedzone, więc jakby nie czuję potrzeby, żeby biegać, chodzić i latać, nie? O, a tu już wschód słońca się robi. No i pięknie. Mogę zwerbować, ale w sumie nie muszę. Ale zwerbujmy, jak najbardziej. Jeszcze nie. Knuckleball. No właśnie. Czyli... Dani, jaki pewnie siebie w ogóle. A czemu on tak dziwnie pokazuje? A, bo my od tej beczki. No dobra, to pierw tu. But there is an eye in win. Cool, cool. I guess everyone in Leste can go to the beach while you're overthrowing Castillo alone. I'm kidding, Horon. Horon. No już, że też werwować twoich fanów. Spokojnie. Spokojnie, kochaniutka. To nie jest to takie proste, że... Będziemy tu na cmentarzu, żeśmy wylądowali? W sumie to byśmy mogli za ratą wziąć. Znajdźkę. Jak już jesteśmy w sumie w pobliżu? Nie? Jestem za. Okej, okay. Myślałam, że tu jest jakaś woda jeszcze przed nami, ale nie, dobra. Zara, tam czapniemy, słuchajcie, znajdźkę i heja. Nieinwazyjny ten konik. Ja nie wiem, co oni robią w tym bloku dzisiaj, ale tu coś odkurzacz chodzi, tu coś tam, tu coś brzęczy. Matko Bosko, co tu się dzieje? Się ludzie wprowadzają, to tak jest. A, bo my tu nie mieliśmy przejścia do tej krypty. A, o. Niunka, czy ty chciałabyś ze mną porozmawiać? Jak już tu stoję przy tobie. Niunia! Halo. Niunia ma na mnie wywolone. O. And just in time, they did that bullshit where they showed me the tools they were going to torture me with. Are you sure you're okay? Si, si. Gilberto's people will take care of me. And if ever you need something, any friend of Gilberto's is a friend of mine. Okay. Potrzebuję kluczy. Tylko nie wiem, kiedy te klucze mam znaleźć. Gdzieś leżą w jakimś grobie, za grobem, przy grobie. Pierun to wie. Tu nic nie wygląda, żeby coś leżało, kurczę, bele. Pytanie właśnie, czy ja mogę iść wejść może przez górę, trzeba tam wejść. Jak już jesteśmy, to zaobserwujmy w takim bądź razie, co... Co tu można zrobić? Oj. Na przykład tu górą byśmy mogli, czy niezbyt? O ile ja na tą górę wejdę? O, 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 o. Okej, okay, czyli przez tą górę nie ma tu w sumie przejścia. Aha, takie cwaniaczki. Czyli co, może być tak, że tu się rozegra jakaś misja? A to? Jakaś skała. Ale... A może jest skała, bo jest sobie? Też tak się czasem zdarzy, nie? Że postawili skałę dla zmyłki. No to jest to też cwaniaczki, słuchajcie. No dobra, no jak dla mnie nie ma na razie tam dojścia. Tak.
I think I spotted the convoy. Binga. They're not even at the pass yet. You might want to wait until they get there. Or not. You're gone. Dobra, bo i ten konwój to tak za szybko, ja tu... Jaroma! No i w ogóle jakąś reakcję podjęli? Dupa, dobra. Idźmy zwerbować ludzi w takim bądź razie. W sumie tak, bo jeżeli tam jest tank, to może by coś ala granatnik wziął? Mieliśmy kiedyś co takiego. O, ono właśnie, wrzutnia rakiet. Nie, ale czy ja mogę to ubrać? Okej. Okay. Cztery. No dobra. Był konwój, ale się zmył, no. Zabiorę wam, co wy tu mata. Co tam? When I say the word knuckleball, what's that remind you of? Setting up an ambush on the pass. Fucking up the bardzo dobrze. Taking whatever they carry in. I'm fighting with Honron. Dio mio, you're ready. I have been waiting to get the go-ahead for months. Vámonos, guerrilla. No i pięknie. Okej, okay, mamy jedne. Czekajcie, jeszcze tu coś zobaczymy. Tu możecie mieć jakieś ciekawe rzeczy. Jakąś dziwną melodię, która tu sobie przygrywa. Matko jedyna, co za klaustrofobiczna muzyka. Się kojarzy z jakimś kurna klaunem, nie klaunem. Oddajcie żyć. Ale z nim też muszę pogadać? Nie, dobra. Czy to są... Ale... No ale chyba mamy to już, tak? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Lecimy w takim bądź razie tu. Nie wiem, czy ja to dobrze w ogóle robię teraz, bo tak... Wydawało mi się, że to zniknie, albo ta informacja trochę będzie... Okej. Okay. Się wystraszyłem, że... Jeszcze będę na nie polować. Tup, tup, tup. Does the word knuckleball mean anything to you? No, mówicie to coś? You want us at the pass, right? Right. I'll meet you there. You're the one who saved our people on that cargo ship, no? That's me. To ja. Your cousin was one of them. Muchas gracias. De nada. Let's go get this convoy. I'll get my mortar. Mortar time, compay! No dobra. No ale, no właśnie. Let's go. That's a good horse. Bo to żeśmy nie zrobili. No w sumie ona ma wyznaczone dwie rodziny w sumie. Ty! Nie wiem, jeden i drugi nie chce z wami gadać, a nic na siłę! Stoj! Lecimy tu. Bo tam jest ta przy... O, oni się... A, aha. Oni się tak przemieszczają, czy jaki czort? No i co wam powiem, ciekawe jak ten granatnik działa.
Nigdy go nie używajcie, ja tutaj bardziej opcje skradankowe. Ale sami widzieliśmy, jak ten konwój w ogóle wygląda, nie? To na pewno granatnik się jak najbardziej przyda do czołgu? Tym bardziej. Ta niunia będzie tam miała rakietę, więc może nie być tak źle. Hops. You look important. Drop the coconuts. Knuckleball is a go. Ping! We need to piece off Benitez and spread out her forces. Music to my ears, guerrilla. See what the pass. I'll bring the road spikes. Perfecto. We get to use them. Okay. Dobra, i teraz jeszcze... Ale mnie zrobili w konia. To w słówki. Wow. A to nie jest przypadkiem... No właśnie, bo to jest normalnie już jakby... Ten, jak to nazwać w sumie? Konwój! Mówię, że przyjąłem to idealne miejsce na zasadzkę. Jadą znowu tędy. Jeszcze raz spróbujmy. Może nie działa, no? Fucking up the convoy. Taking whatever they're carrying. I'm fighting with Honron. Otóż to. You're ready. I have been waiting to get the go ahead for months. Vámonos, guerrilla. Okej. Okay. Nie. Ruszyli się czy nie? Nie wiem, dziwna sprawa. Dobra. Jestem za tym, żeśmy się przeszli na tą przełęcz szałup. Czy tu musimy się wybrać? Nie wiem, coś jest z nimi nie tak. Ale czemu tak się dzieje? Tego nie wiem. Możemy iść coś do? Ło, Halina, chyba niezbyt. No dobra, to przebiegniemy się tak jak trzeba. Komu się z nimi spotkamy? Wejdźmy na tą farmę, odeszmy tam. Bo mam zrobić całą akcję. Zasadzkę. Na całym, na tej przełęczy szałupa. Tam rozumiem będzie moja pomoc. Ciekawe w sumie. Czy pytanie, czy ja w sumie potrzebuję jakiejś takiej tam pomocy, nie? Bo równie dobrze może zaraz wyjść tak, że ja w sumie tej pomocy za bardzo nie potrzebuję, bo w sumie mam granatnik, heja, bum bum. I tyle, nie? Okej, są i nasi. Okej, a to są te... No dobra. Zobaczymy, czy to tak się da. Znaczy, że w to walne i sam walne. Dobra, jadą powoli człeki. No? Do kurde, ten granatnik... Wow. Czekajcie.
A nie mogę tędy się przenieść? Pieruna. Mamy to! Oj. Dobra. I co teraz? Mamy to? Ty ratuje! Żubr nam wyskoczył na drogę? Pieruna. Jackpot. Pieniążki. What's up? This is going to help un montón. I heard you hit that convoy. Si. Ron's heading your way with the cash. Good job, Danny. Any battle we get will go a long way in this fight. Admiral Benitez has increased patrols now, so watch the roads. O, dobrze wiedzieć, że zagęściła. Jest wkurwiona. No. Plan ataku. Dobra, czyli znowu widzimy się w tym samym miejscu, mówicie. Okej. A czemu chcemy iść tam na pieszo? Szybka podróż i heja. Co nie? A co tam? Słuchajcie, trzeba sobie ułatwiać trochę życie. Jak już mamy, tak jak mówię, mamy zwiedzoną całą mapę Konuko, to po co ja mam po niej teraz biegać? Ja mogę tak o. Ty, z hotelem to już było jakiś czas temu, chłopie. Dobra. Cześć! You ready to get Benitez? I've been thinking about paying her back for a long time, Danny. A long time. Let's see how she feels hanging from one of those. Jednym z tych haków. Over here. Hey. Słucham, Jelena. Słucham cię. Thanks to you, Benitez's defenses are spread out all across El Este. Now's the perfect time to attack her headquarters. The problem is, we don't know how many soldados are there. So, here's what we're going to do. You, La Moral, the Ancianos, and that tank are going to quietly get on the island. We use the time to punch holes in the fort, then keep shooting until Benitez is dead. She probably planned for a lot of attack scenarios, but I'm sure pontooning a tank to her island wasn't one of them. Jelena, powiem ci, że brzmi to irracjonalnie, trochę szalono. Czas załatwić admirał Benitez w jej bazie operacyjnej. La Moral i paru starszych partyzantów spotkają się w ruinach wieży Lopez i przepuszczą atak. Znajdź Benitez i zabij ją. To my dzisiaj Benitez zabijemy? Co wy gadacie? Rendezvous with El Tigre at the place I marked on your map. Okej. Okay. Ile? Zjechaj tu? No tu, tu? O kurczaki. Dobra, mamy się tam spotkać. Z El Tigre. Okej. Wziąłem sobie, słuchajcie, szybką podróż, a nie desant powietrzny. Ponieważ pamiętam, że tam w tym wrogu zawsze byli wrogowie. Więc trzeba będzie w tych wrogów wyeliminować, a potem dopiero zająć się misją. Są na plaży na południowym krańcu Sierra Perdita i szykują się do ataku. Okej. Okay. W sumie ten granatnik może nam się przydać na długo wtedy. Patrząc na to, że my takie różne, przeróżne misje mamy, że mamy coś zniszczyć. Okej, okay, jest trzech naszych ziomków atomków. Dobrze, dobrze. Okej, okay, ale tu byli wrogowie zawsze. Chciałbym ich unieszkodliwić. To na pewno. O, tuż tu.
the officer. Co, tylko on jest sam? Okej. Okay. Zawsze ich było trzech. A dobra, no może tym razem jest trochę inaczej. To nie jest ktoś od nas. No dobra, myślałem, że to ktoś od nas. Okej, okay, czyli my tam będziemy uderzać. Ja cię psiorunek. Tu będzie grubsza akcja. Planuję z El Tigre, żeby rozpocząć atak. Kiedy zacznie się atak, nie wolno nam stąd odejść, aż wykończymy Benitez. No dobra. No problemus. Gotów? No, chyba tak. Mówisz, jestem Bebe Tigre? I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Yeah, młody człowiek? You have that magic. Ted the Gaddish. No, you are me, the Fist. Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. El Tigre, ty już tyle nie goduj. Chodź, idziemy robić. Are we doing this? You kids today. You're so fast with ta dzisiejsza młodzież. In this moment, the world will change in a couple of hours. Nie ma czasu. El Tigre, robimy to. Wiesz. Masniutko. Oho. O kurwa. Jedziesz, El Tigre. Ja widzę karty tam. Danny! Pieruna, co tu się teraz będzie działo? Czaku jeden ty. Go! Masz wryja. A chrończok tam pisze. Dobrze. Pieruna. Idź, wryja masz! Zdychaj! Wow, co tu się dzieje? Jego dubi! Co to, że taki mamy pistolecik? Co się dzieje, Dani?
kurwa. Okej. Teraz będzie akcja po cichu. I'm good. Looks like this way's blocked. I'm gonna go for Benitez. Do it! We'll find another way in and connect with you as soon as we can! A guerrilla has made it inside! Find them! Kill them! No dobra, pytanie, czy oni wiedzą, gdzie jestem? O! If you're not dealing with a guerrilla inside, then you're killing the Reyes outside! Excelente! That tank was their most powerful weapon! Now, it's time to kill these fake Yaren rats! Masz wryja! O kurwa! Repinga! Z której strony oni uderzą? Nie wiem, czy ja miałem to zrobić po cichu, czy nie. No i jesteś przy zaworze. Dobra. Bo się zgubiłem. Kurde, nie widziałem, gdzie jest to schody na górę. Zgubiłem się w tej lokacji. Jedź raz to zróbmy. Poczułem się zgubiony. Niedobrze. Got to be careful here. Dobra. Najmniej teraz wiem, co mam robić. Jak ja mam się tam dostać? A, bo tam jest zawór numer 2. Dobra. Dopiero teraz powiedziałam, że tam są takie rury, które prowadzą, żeby tam żyć.
Ej, ciciu. Słuchajcie, do trzech razy próba. Ej, się do trzecim razem nie uda. Po trzecim się zeruje i robimy to od nowa, słuchajcie. Eyes up, Danny. Dobra. Musimy iść szybko tutaj. Interakcja. I zaraz szybko do góry musimy lecieć. Co ty będziesz mi mówić, co ja mam w życiu robić, słuchaj. Co teraz? Ale co teraz? Sposób na wyłączenie trucizny. Czy ja mogę tu stąd spierdolić? Najpierw to, że wyłączyłem jedno i drugie. Pytanie, co teraz? Czem zejść na dół? Tu coś jest. Czekajcie. Tu jest jakiś znacznik. Tylko... On nas do niczego... Ratujmy się! Tam jest jakiś znacznik do cholerki, tylko co mam z nim zrobić? O kurne. To żebym tu zrobił z Edymetera. Ale co, to za wiele nie dało? Aha, czyli to na chwilę robi spokój. Tylko kurna. Pytanie, potrzebuję klucz. Tu coś niby jest, ale... Tu coś jest, ale jednak tu nic nie ma. Nie wiem. Nie wiem, co tu robić w sumie. No dobra, a może się uspokójmy? Może coś tu się znajdzie, słuchajcie. Czytaj. W
Fort Fontany, oficjalnie miejsce dziedzictwa jagiellońskiego, którego budowa zakończyła się w 1655 roku. Początkowo była to twierdza i posterunek chroniący okoliczne wody przed piratami, dowód hiszpańskiej potęgi oraz zapobiegliwości. Zawsze znajdował się w rękach obrońcy Jary, jego gubernatorów i prezydentów. Oby na wielki pozostał symbolem sprawiedliwych rządów. Przydatność dla marynarki wojennej, baza operacyjna dowództwo marynarki wojennej FND i biuro admirał Benitez. Chroń fort za wszelką cenę, choć otwarty atak jest mało prawdopodobny. Pytanie, bo wiecie, może coś tutaj jest do znalezienia. No dobra, ale tu jak się dostać? Co my tu zrobimy? Tam też jest coś. Znajdź sposób na wyłączenie trucizny. No dobra, ale coś żeśmy rozwalili, jakieś bramki. A może by... Wiecie co zrobił? Kurna! Czym ja tego wcześniej nie widział? Żyj! Kolejny. To był Benitez? Nie, no klucz dostęp. O kurwa. Seems to be fucking death around every corner here. Then make sure you're on the other side of those corners. Claro, el tigre. Dobra, tam są. Okej, cyk. Wow! Raport z napraw kanały wentylacyjne. Admirał Benito, dziękuję za powierzenie mi zadania sprawdzenia systemu filtrowania powietrza w forcie Fontany. To zaszczyt móc już spożytkować moje umiejętności dla Jary. Chciała pani faktów, oto one. Sanor McKay podarował nam jeden z najtańszych systemów dostępnych na rynku. Biorąc pod uwagę wiekowość fortu oraz proporcje ilości zarodników pleśni do tlenku, stwierdzam, że jest potrzebny lepszy system filtrowania powietrza. Miała pani rację. Z powodu niewłaściwej wentylacji żołnierze pozostawiają w tych murach dłużej niż 2 tygodnie, nabawiając się problemu z układem oddechowym. Alternatywnym rozwiązaniem może być otwarcie wszystkich okien, wybicie większej liczby otworów w ścianach, co nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku fortu. Obecny system filtrujący jest bardzo awaryjny, zatem dlatego gorąco zalecam wymienić go na lepszy. Ja takie, co to tak się świergoli wszystko, to przecież ten... No właśnie, oni są pod nami. Tak, to jest na tym położeniu. Teraz tak. Tu były... Nie, to w sumie jest jedno przejście, tylko ta. Nie no, wyjmijmy broń. To jest Benitez? No!
friends are dying outside. It's over. Today I will go down and hit. Kajate. Co się dzieje? To była na bank Benitez. Get me the fuck out of here. Open my cell. You can do it in the control room. I will not survive here. Help me. Dobra, czekaj. Zapisz się, otworzę te drzwi. Ale jakie drzwi? Numer, imię i nazwisko, przestępstwo, kara. B. Bonina, cywil, oskarżono o kradzież, egzekucja. C. Beltran, partyzant, tortura, egzekucja. L. Luna, partyzant, tortura, egzekucja. No ja też nie wiem, poczekaj. Można by spróbować. Czy Śpierą wie, czy to takie... Czy to tak dobrze. They will die, just like you. O kuźwa! Już? Myślałem, że to będzie trudniejsze, bo mam taki zamaskowany. Okej. Tu coś jeszcze się świeci, że możemy coś zabrać, ale... A, to stamtąd chyba. Dobra. Dobra, niech tam oznaczy jak najwięcej ludzi. Odprawa wywiad. Partyzanci z La Morale nasilali ataki na Leste. Wszystko wskazuje na to, że kolejne uderzenie będą przeprowadzone południe od Loyola. La Morale korzysta obecnie z rad i lub jest dowodzone przez jednego z bojowników Libertad. Pracujemy nad ustaleniem tożsamości tej osoby. El Tigre i Lorenzo Conseco ogłosili publiczne przyłączenie się do La Morale. Sprawiło to, że w szeregi La Morale zaczęło wstąpywać więcej ludzi. Mamuśka Szynsiara nie dołączyła do nich. Jej decyzja o nieudzieleniu publicznie poparcie La Morale wpłynęło na codzienną liczbę cywili występujących do partyzantki. Jeżeli ona nadal nie będzie włączać się do walki, liczebność partyzantów LST będzie gwałtownie malała. A my codziennie otrzymamy od Castillo kolejnych żołnierzy. Bądźcie przygotowani na kolejne ataki La Morale na wszystkie obiekty wojskowe w LST.
No wychyl ten łeb. Patrz taki cwaniaczek. Dobra. O kurwa. To jednak nie miało to najmniejszego sensu. Dawaj! Giniesz! Pięknie! No i na co coś tu przylas? Gdzie? Kurwa! Za dużo ich! Co? Okej, oni będą się chyba respić ciągle, bo mam inny w ogóle znacznik, co mam zrobić. Giniesz! Dobra, bo mi brakło amunicji. No dobra. Wow! Ile ich tu kurwa jest? O Helena! Zdychaj! Wow! Kurwa się w swoim gabinecie. No dobra, jestem przy jej gabinecie i co teraz? Gdyby... Co zrobić tak? Jak to teraz? Do góry? Nie. Okej, to może tędy... Ja wiem! Może wystarczyłoby strzelić z tego. Łotu! Uwaga! Nie ma indziej, gdzie można byłoby strzelić. Tu? Może wiecie w końcu, co zrobi jakieś zniszczenia. Pierdolę! Nie, to zaraz się tam, słuchajcie, przyjdziemy.
Może ten mur mamy rozwalić? Nie, no nie. To też nie? Jeszcze raz strzelimy, jeżeli nie, to zobaczymy co innego. No. Pytanie, czy ja mam to rozwalić? A może trzeba od dołu wejść? I to taka zagadka. Nie, chyba nie. Albo... Nie, tam nie wyjdzie. No dobra, a... Nie, to jest tutaj, co my byli. Okej, okay, ale... Inne przejście? No tak jakoś zbytnio nie widać, że było inne przejście tam do niej. Ty, ale ta Niunia też jest u góry. Ja dobrze widzę. I co teraz my zrobimy? To tak się drzwi nie otworzą. Hi. Chodź tu. Teraz mamy, ukryła się w swoim gabinecie. No i teraz, żeby... No czekajcie, bo mój ten czołg intryguje. On po coś tu kurna jest. Tylko po co? Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz. Ha, no co ja mam tu zrobić? W tym, że ja nawet nie wiem, co ja mam w sumie strzelać. Tamten drugi? Nie, no nie da się tędy. Nie, to bez sensu, jak ja tego decyzję strzelał. Coś innego musi być. Tylko co? Czemu ja tu nie mogę wejść? Halo? Jak tu wejść do tej Benitas? Czekajcie, chcę zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tu dojścia jakoś od dołu. Co tam jest? Złapać się nie mogę. Ty to jesteś jednak zakręcona, Niunia, nie? Goddammit. Tu nie.
jest jakieś... Czy tu jest jakieś aby przejście? Teraz tu się stanęło. Nie, tu... Nie. Nie, bo ja się wracam tutaj, zresztą chyba nie ma sensu tu się wracać. Zaraz się spytam wujka w ogóle, co ja mam tu zrobić, bo... Ci tak biegać bez celu, to dość mi, ja się staram. I zero podpowiedzi do tego. No jako... O! I teraz one są we dwójkę tam. No. Nie lubię takich szybkich akcji. A ty co, kuloodporny? Wow. Amunicja się kończy. Jelena! Kurde, działaj tam, kobito! Co Sawka z jak mi nazwać? Jaka jest Sawka? Dobra. No i teraz to ja rozumiem, bo mówię wam, że coś mi tu nie gra. Jebodu! Trzy, cztery! No, strzelaj! No. Dobra. Tyle amunicji musi starczyć. Poszła! Adios, Benitez. Adios, Benitez. Oh yeah, bitch! Nice!
czuję satysfakcję, nie? Jest takie przysłowie, to prawda. You should cut her down. Why? It's what that bitch deserves. You killed a soldier. Good for you. Except the thing about soldiers is there's always more of them. See, mama. Same mistakes. New faces. You're just bitter because your revolution came and went and all you got was a fucking mountain. Enjoy your trophy. Benitez is private stash. Salud. Salud. Enough with the pics. Victory, Danny. I thought I was baby tigre. Nah. Danny Roja will be bigger than El Tigre. You know why? Because your war will fucking end. Viva la moral! Viva la moral! Ojej, daliśmy radę, ale się zdeczka zestresowałam. Słuchajcie, wiecie, to taki boss jakby był, nie? Mhm. Więzienie Coronado Esperanza. Okej. Okay. Something about 30-year-old prisons. They make me hard. As you can see, Mr. McKay, everything is under control. Good old shakedown. I love it. Did they do it? Who the fuck cares? The Admiral is a lamb. She did not have the stomach needed to deal with the terroristas. I would like you to consider expanding your operations. Are you a legend? Open the cell. With respect, el presidente has a strict... Open it! Otwieraj! Młody mówi, to młody ma! Did you fight with Santos Espinosa in the 67 Revolution? I drove a tank right through the doors of the Capitolio in the Battle of Esperanza. I was there when we took your grandfather. I watched them die. Why did you hate him? The only thing that Castillo has done for Yara is rape our land. And you will do the same. You don't know that. I do! And if you loosen these chains, I will wrap my hands around your little throat and save Yara from another Castillo. Or you can do your country a favor and kill yourself. Jak mu przypiń dolił? We should have someone look at that meal. It's not mine. Coś a la więzienie? No, w sumie tak. Masakra. Udało się. Nice. Jest. Aha. 15 poziom mamy. Aha. Aha. Not yet, but I get the feeling I should be. Yes. Okay, so co, będziemy się bawić? Idziemy na imprezę? It's a bar west of Concepcion Bay and north of Grand Hotel Caballero. You got it, Elena. Może być, Eleno. Jakąś karteczkę tu mamy. Kogo ty dindasz teraz? Yara is a little more free today. The Admiral is dead. That is a huge blow to the military. Anton's going to be out for revenge. Watch your back. I always do. Word is, Castillo has a defection problem. Who knows? We might even have a Castillo surrender. You're dreaming. I am. Jesteś kufa wiedzie. Co to? Ledwie czytelna notatka zamknięta. Imprezujemy, nie wiemy kiedy wrócimy. Idźcie się bawić. Świętujcie. Benitez nie żyje. To ty ma zamknięta taka ciapa. No dobra. Katie jesteś, powiedz. Tu jesteś. No dobra. Nie ma sprawy. Let's go tu. Ale co? Desant powietrzny? Hej. A co tam? Dlatego ja lubię ten moment, kiedy ja mam całą mapę zwiedzoną i ja wiem, że ja mogę sobie lightowo, wiecie, desantem powietrznym, czy... Nie, to chciałem, tylko to. Ładnie to w ogóle wygląda, muszę wam powiedzieć. Czy to miasto tak z góry ładnie wygląda, dużo roślinność i że nie klatkuje, nie laguje, to jest fajne. Że gra daje radę, słuchajcie. Hoppa. Okej. Okay. Czy mam w ogóle amunicję na fulla? Ja.
Dobra, zobaczymy, co tam u Huchiego sobie tam drinkuje nasza kochana Jelena. Pamiętacie, to była ta misja, cośmy zabili tych wszystkich ludków. O matko. Hej. Cześć. Dnia chwały. Co ty masz, Jelenek? To młoda kobieta jesteś. Czemu? Nie ma sprawy, możesz prowadzić. A czemu ona tam jest? Idę za tobą. Czeka na mnie w kasetę 1. Jelena mogłaby mnie podrzucić. Kasia de Rieda? Co tam? I calculated my alcohol. I'm good to drive. You sure? I'm fine. So, here's why you're really here. I just got off the phone with Castillo. Co ty mówisz? Uważaj! If I turn you in, he will release all of the outcasts in El Este. You're joking, right? It's better good, Danny. What? Aren't you ready to sacrifice yourself for the good of Yara? Konio. Konio. No właśnie. I am. Shit. Lighten up, Danny. Rozchmurz się. I give up Lorenzo first. Where are we going? First to Honron, then our island. With Benitez dead, it's safe to go back there. You have an island. Czy muszę? To wiesz, to jest tak zapytanie. I go there to study. Hell of a mix. Honron and her brother showed it to me. Horon has a brother? Yeah. He and I... We had a thing. Co ty mówisz? Where is he? I need another drink for that story. We're here. Okej. Okay. Dziwnie wygląda ta lokacja. Nie powiem, że nie. Ta by tylko imprezowała. Czyli o tu można jakieś ciekawe rzeczy zebrać, niunka. Precio, rozumiem, to jakiś skład. No tak, no bo tu się rybki łowi i te sprawy, no to zaraz można sprzedawać, nie? Czeka na mnie w kasie 1. Rozumiem, że co? O! Okej. To się ścigamy, czy co wy tam? Hej. Ja są tak daleko w polu, gdzie to jest? A że tu. No już na tej wyspie byliśmy. Tam w sumie nic nie było takiego. Może dlatego, że teraz się misja dopiero aktywuje. Też tak może być, słuchajcie. Zium, zium. Dobra, jedź, jedź, jedź. Jedź w linii prostej. Mieliśmy się ścigać, no to się ścigamy, słuchajcie. Obojętnie zacumuje, czy to ma jakąś różnicę? Uwaga! Zium, zium, zium. YouTube i prawa autorskie, nie? Jelena już jest. You two always copy like this. Wow. Jelena, you suck. Cállate. I was studying while you were playing games. Hey, he's trying that count. What are you? The fucking UN? Let's get Danny a trophy for trying. What's next? Is this gonna be party, Jelena? Imprezowa Jelena? Vicky Jelena. You getting the grill? You know how I feel about using that thing. Animals have goddamn brains too. You know dolphins can use tools? Cojone, there was a beautiful second I forgot. Cojones, co? Can you show Danny where the grill is? Yeah, yeah, you monsters. Danny, grab that. I'll show you where to find meat or fish to cook. Ej, należy się w ogóle jakaś dopryska po tej całej akcji, nie? Soul.
Serio? Snatch Gris organizuje cenie na imprezę na wie gdzie parę znajdę. Jaka impreza? Przyznam się, że nie słuchałem, co oni tam mówili. Piecę sobą. Gdzieś tam pirazy oko. Let's chat. I need to know who I'm working with. There's not much to say. Orphan, soldier, kicked out, wannabe refugee, best friends died, now guerrilla. And what about you? How does a drag queen end up the spy master of the revolution? Ty jesteś drag queen? W sumie taki trochę wymalowany jest. Może być. Performers. Total strangers took me in and accepted me. A family of friends. And they chose you. See. Years later, Maria Marquesa scouts Rosamel Paquete for a telenovela. Mostly cameos with pathetic jokes that I made better. I get popular. And okay. Propaganda, like a cheap mascot. The whole time, everyone was saying, this proves Anton Castillo's Yara is tolerant. I was being used and wasn't seen as a threat. So, I used that to my advantage. I fed intel to the protesters and then I recruited people to help. Millions. How many do you have? Between one. Co ty mówisz? Infinity. So, like most Jaranos, I have two jobs: intelligence by day, stupidity for the regime by night. I joke, but the truth is, I can't wait for Rosa to be herself again. You must have so many stories. Oh, you don't even know, honey. Słonko? I'm going to write an autobiography. And it's going to become a binge-worthy TV series. I don't doubt that. Now, if you don't mind, the fish don't like too much talking. There is a party happening on the other side of the island. My life is a party. I'm here to... Moje życie to ciągła impreza. Okej. Okay. Ale to dalej nie to, bo my szukamy grilla. No i pochodzimy po tej całej wyspie. Jakiś grillek się znajdzie, słuchajcie, gdzieś tam opuszczony. Uuu. Oj. Zrzuciłem czapę. O. Marchewka. Okej, czyli tak to wygląda. Marcheweczki. Co to z tyłu jest za mną chyba? Co to? Ej, to są króliczki! Mięso zająca to tu. Okej, marchewka i królik, tak? Zając, czy co to tam kurne? Waiting for me to start. No dobra, jedzonko mamy, ale dalej grilla brak. Dobra, nie męczmy. Nie męczmy biedne zwierzęta. Dobra, szukam jeszcze grilla. Okej, okay, popatrzymy się tu, teraz przyjdziemy. John on wie. Shit. O, może...
Ale grilla jak nie ma, tak tu nie ma. Dobra, idźmy do Jaron jeszcze raz. Jaron, cholera wie, jak to w sumie wymawiać, dobrze. I zapytajmy jej się, bo ona mówi, że wie, gdzie to jest. Znajdź grill na imprezę z grillowaniem. Over here. I'll show you where the grill is. Walk with me. Okay. I'm getting drunk tonight. That's for fucking sure. Zatem to jest moment, gdybym nie znalazł. No tu. Aha, muszę iść z nią ta wiotę. Czy gdzieś tu? Myślisz? Powinien dołączyć? No właśnie, dobrze mi Libertad. Clara Garcia, she picked me up when I had nothing. Nobody. Wouldn't be here if it wasn't for her. That reminds me of this fucking grill. What? It was the early days of La Mural. We were starving after a beautiful day of fighting. We killed 100 soldados and... Every day you guys kill 100 soldados. Whatever. The point is, we came here to celebrate. Tutaj? No. Nie wiem, przecież to jest to coś, to fioletowe coś. Ale co w tym złego? Odrobinę. My big brother Gerardo sees people picking on me and he fucking snaps. Grabs the grill with his bare hands. Hot as shit, meat still cooking. And chucks it into the ocean. Everybody was gonna kill me. Ty mi miałeś powiedzieć, że jest grill. Big brother does. He always had my back when no one else did. He died like a week after that. Oh. I fucking miss him. I'm sorry, Horon. Chodź, przytulaska ci dam. But I'm sure he's happy we took down Benitez. Gerardo wishes he was at this party, for sure. He'd always say, we're not here to feel like shit. We're here to erase the past and drink to our future. And to hear święte słowa. Exactly, Danny. The grill's over there. Watch out for the sharks. No właśnie, tak mi się wydawało, że... Jaki jaja. Ty też? Ej, o, kliknąć subskrypcji. Otóż to. O, nawet żeśmy znaleźli, tak nawet łatwo. I zaś się dusi, nie? Fajne to było. Ale żeby w wodzie był grill, ja bym o tym w ogóle nie pomyślał, nie? Hop. Robimy to. Gul, 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 gul. Połóż jedzenie. Proszę bardzo. Marcheweczki i zające. I wodorosty i krokodylki. No. Należy się po ciężkiej pracy. Ho! Robimy Sylwestra! Robimy Sylwestra, uwaga! Fireworks! Fire, what? Wow! Move! Oh! Ah! Wow! Pięknie jest, jest cudownie!
Viva la moral! Oh, ah, oh, wow, wow! This is amazing! To jest amazing! Amazing! Boże, cudowny lecz. A co ty teraz, Dani? Ty jesteś kaj nieprzytomny? Jeszcze po główce muszę podrapać. Ło, ta co coś tu chrapczy. Ale była gruba jumpreza, co? Prawo do imprezowania jak najbardziej było stosunkowo 100-procentowe prawo. Mogliśmy się wybawić, dostaliśmy wisiorek palmy. Słuchajcie. Hola. Hola. Oh shit. You all just left me. You're the one who kicked us off our island. Niczego takiego nie pamiętam. That's the least of our problems. I got some shit news. Our base was compromised last night. Co? Binga. How fucked are we? No właśnie. Got word ahead of time. They were able to clean everything out before the soldados raided the place. Don't go back there. Where are you setting up shop? Thanks to you, at the Grand Hotel Caballero. Swing by soon. McKay and Castillo are already fortifying their poison production. Kurde no. I nie dadzą nam odpocząć, nie? Zaś coś się dzieje u Jeleny. Grand Hotel Caballero służy jako baza dla Ramora na razie. Musimy ustalić co dalej. McKay, Castillo, a może obaj. A było tak dobrze. Zmięty kołak papieru. Hej Dani, to dobrze się bawiłeś, że zemdlałeś. Nie chcieliśmy cię budzić, więc napisałem tą wiadomość, że wróciliśmy na ląd. Do zobaczenia wkrótce. Okej. You bought it pretty hard last night. Your friends left you a note. No widziałem. Mówisz, rybcie dobrze biorą? No to dobrze. To co? Ja nawet jestem za tym, żebyśmy już na tej wyspie zostali, bo zbliżamy się do półtorej godziny naszego dzisiejszego spotkania, więc mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Nie chcę go przedłużać. Mam nadzieję, że to godzinę 27, którą mamy całkowicie na dzisiaj wystarcza. W kolejnym odcinku ruszymy sobie właśnie z misją główną, tak żebyśmy te wszystkie misje, które są w Kunuku, zrobili i będziemy mogli sobie sprawnie przejść sobie wyżej mapy, słuchajcie. I ja na ten moment będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę mile widziana. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia i Elowina! Bye, bye!